Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj mam taki temat zamawiany. Zostałem poproszony w komentarzu o to, żeby przybliżyć, jak należy patrzeć na Hebrajczyków 10 rozdział od 24 do 31 wiersza. Przeczytam ten fragment Słowa Bożego z rewidowanej Biblii Gdańskiej. Jest to wydanie wykonane przez Trinitarian Bible Society, czyli Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Taki Nowy Testament jest u mnie bezpłatnie dostępny. Nie mam tego dużo, ale jeśli ktoś ma życzenie, to chętnie się podzielę tym, co mam, w miarę możliwości. Wystarczy do mnie wysłać SMS-em swój adres 739 089 088 lub napisać na skrytkę pocztową 31 czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Więc przechodzę do tego fragmentu. I bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Albowiem, jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mniemacie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. Albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Więc jak widzimy, fragment ten zaczyna się bardzo ważnym aspektem związanym z tym, że chrześcijanie zgromadzają się. I jeżeli ktoś szuka Boga albo deklaruje, że szuka Boga, to dobrym obyczajem jest, o czym mówi 24 i 25 werset, aby uczestniczyć w takich spotkaniach. Nawet jeżeli jesteś niewierzący, ale chcesz usłyszeć Ewangelię zbawienia, to bycie z wierzącymi, rozmawianie z wierzącymi w Pana Jezusa jest dobrym miejscem, żeby takie relacje wpływały na Twoje większe poznanie Ewangelii. Oczywiście nie wybieraj miejsc, gdzie są tylko społeczne aspekty. Dobre ciasto nie jest złe, więc jeżeli gdzieś jest ciasto, to jest milej być na takiej grupie biblijnej. Ale jeżeli gdzieś są tylko słone paluszki, ale za to Słowo Boże jest bardziej niesfałszowanie i wyżej cenione, to lepsze jest takie miejsce. Natomiast można też całkiem bez paluszków, bez wody, z samym Słowem Bożym. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, czy ludzie wzywają Boga z czystego serca. To nie znaczy, że oni są lepsi, tylko że ich serca zostały oczyszczone przez Boga, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli 24 wiersz: bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości dobrych uczynków,
nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Ten fragment generalnie wskazuje na to, że, tak jak mówiłem w odcinku o duchu Antychrysta, że chrześcijanie mają chęć zgromadzania się razem, aby być z Panem Jezusem, bo Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam ja jestem pośród nich, w centrum, w środku. Jest to specjalna obietnica. Oczywiście Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg jest wszechobecny. Natomiast jest szczególnego rodzaju obecność obiecana na ziemi w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest małżeństwo. Jest powiedziane, że potrójny sznur nie tak łatwo się zerwie. Potrójny sznur to znaczy Bóg jako jeden splot, mąż jako drugi splot, żona jako trzeci splot tego potrójnego sznura. Małżeństwo to jest miejsce, gdy jest niebo na ziemi. Drugim miejscem, gdy jest niebo na ziemi, to jest zgromadzenie do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Tam Pan Jezus Chrystus powiedział, że gdzie jest dwóch lub trzech braci zgromadzonych do imienia mego, tam ja jestem pośród nich. I to jest kluczowa rzecz. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego. Jest to bardzo ważne. Tam jest pośrodku Pan Jezus. Jest to osobista obecność Pana Jezusa Chrystusa. Taka, którą On w specyficzny sposób podkreślił. Widocznie jest to dla Niego kluczowe, żeby to wyróżnić. Jest to obecność inna od tej generalnej. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, którą dał wszystkim wierzącym. Pan Jezus Chrystus zawsze jest z każdym wierzącym. Natomiast jeśli dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa lub więcej niż dwóch lub trzech, tam On osobiście jest pośrodku nich. I dlatego tutaj jest powiedziane, żeby nie opuszczać społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej i więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. W czasie zgromadzeń jest napominanie. Każdy z nas jest tylko człowiekiem. Każdy z nas ma poznanie Słowa Bożego takie, jakie ma. Jeden ma głębsze, drugi ma płytsze. Jeden ma inny zawód, inny ma inny zawód. Jest powiedziane, że widzimy jakby w zwierciadle, ale to nie jest takie zwierciadło, lustro, jak dzisiaj mamy nowoczesne lustra, tylko Paweł użył tam sformułowania, które oznaczało wypolerowaną blachę. Zobacz gdzieś, jak będziesz miał możliwość, jak widzisz rzeczywistość na przykład odbijającą się w monecie. Jeśli masz taką monetę w miarę świeżą, czystą, prosto z mennicy, zobacz ile dzięki temu możesz zaobserwować. Albo jakiś kawałek blachy znajdź i zobacz, jak jesteś w stanie dzięki temu obserwować. Więc tutaj jest kluczowa rzecz, żeby pamiętać, że jeśli zgromadzają się wierzący, to jest powiedziane, że ma mówić dwóch lub trzech i to po kolei. Czyli idealnie jest, jeśli kazanie jest mówione nie przez jednego brata, tylko jeżeli jest dwóch mówców lub trzech mówców. Czterech mówców nie jest wymienione przez Słowo Boże, ale to nie znaczy, że nie może być, tylko że to wcale nie jest lepiej niż dwóch lub trzech. Specjalnie jest tam położony nacisk i to na przemiany. Czyli nie może być tak, że jest to w sposób zdominowany tylko tych dwóch lub trzech. Wiadomo, że co tydzień w niedzielę czy tam w środku tygodnia zawsze będzie tych trzech samych ludzi. Oczywiście jak jest słaby, mały zbór, to będzie tych dwóch lub trzech, to już jest luksus. Ale jeżeli jest większy zbór, no to tych dwóch lub trzech powinno być innych i powinni się zmieniać na przemiany. A inni niech osądzają. Tak, ci co słuchają, mają obowiązek osądzać, czy to co słyszą, to jest zgodne ze Słowem Bożym.
żeby nie było tak, że ja słyszałem to z kazalnicy, więc to jest na pewno prawda. Często jest to prawda, ale czasami trzeba coś sobie w głowie to powiedzieć, w Słowie Bożym doczytać i przemyśleć. Może ktoś ma inną wrażliwość, ten mówca, niż ty, i on pewnych rzeczy nie dostrzega tak, jak należy dostrzec, żeby zastosować Słowo Boże w twoim życiu. Ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem osobiście. Ale jeśli nie pojawisz się na tym zgromadzeniu, to cały ten Boży sposób przekazywania Bożej prawdy staje się bezskuteczny, napominając jedni drugich. Jak usłyszysz napomnienie, jak sobie cały czas, jak odrębny atom, siedzisz gdzieś oddzielnie. Więc jest powiedziane, że Jezus Chrystus umarł, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Diabeł rozprasza dzieci Boże. Pan Jezus po to umarł, aby w jedno zgromadzić rozproszone dzieci Boże. To jest wyraźnie powiedziane. Więc jeżeli ktoś ma tendencję do rozpraszania, choćby nawet przez to, że sam się oddzielił, to list Judy nazywa takiego, że on nie kieruje się Duchem Świętym. Niektórzy nawet na podstawie tego miejsca z Judy mówią, że taki człowiek w ogóle nie jest zbawiony, bo nie mający ducha. Bardziej spokojne wyłożenie tego miejsca mówi, że ten człowiek zadusza Ducha Świętego, że owszem, jest zbawiony, ale dał się ponieść ludzkim emocjom i oddzielił się od zgromadzenia. Jest to na pewno niepożądana rzecz. 26 wiersz. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy. I tutaj jest już inny temat. To samowolne grzeszenie nie jest powiązane z nieuczestniczeniem w zgromadzeniach. To samowolne grzeszenie to jest grzeszenie, które polega na tym, że nie chce dany człowiek przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Że taki człowiek nie chce uwierzyć w Ewangelię. Odrzuca ją jako wróg Boży. I jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, czyli taki człowiek zaznajomiony został z prawdą i odrzuca ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Taki człowiek nie ma już ofiary za grzechy, bo ją odrzucił. Ofiara za grzechy Pana Jezusa Chrystusa jest skuteczna wtedy, kiedy ją przyjmiesz, jeśli uznasz, że ona jest wystarczająca do tego, żeby ciebie reprezentować przed Bogiem, żeby zasłonić twoje grzechy. I jeśli samowolnie grzeszysz, nie chcąc uwierzyć w Pana Jezusa, nie chcąc pokutować, nie chcąc upamiętać się, nie chcąc poddać się Bogu, nie chcąc się pojednać z Bogiem, tylko chcesz cały czas walczyć po swojemu, zarobić na zbawienie własnymi dobrymi uczynkami, albo wręcz jesteś otwarcie wrogi i w ogóle nie chcesz być z Bogiem, to wtedy nie ma innej drogi niż tylko Pan Jezus Chrystus. Jest jedna droga do zbawienia. Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara. 27 wiersz. Ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Czyli widzimy, że nie ma dla takiej osoby, która odrzuca ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, trwa w swojej niewierze i odrzuca Pana Jezusa Chrystusa, to nie ma dla takiej osoby ofiary za grzechy, lecz tylko oczekiwanie sądu i żar ognia, który będzie na wieki wieków trawił takiego przeciwnika Bożego, bo Słowo Boże nazywa go przeciwnikiem. 28 wiersz zawiera przykład. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. Tak było w prawie mojżeszowym.
że jeśli był jakiś bluźnierca przeciwko Bogu i było dwóch lub trzech świadków tego jego grzechu, to był zabijany. Jego ciało było zabite. Ale Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Bójcie się raczej tego, który ma moc wrzucić do piekła. Czyli bójcie się Boga. I tu jest właśnie odniesienie do tego. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia, za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. Jest tu wyraźnie pokazane, że taki człowiek, który odrzucił Ewangelię, zostanie srożej, mocniej, gorzej potraktowany. Będzie, i tutaj jest powiedziane, karany na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, już jesteś potępiony. Kto nie wierzy, już jest potępiony, już jest osądzony. To jest straszny stan. Uciekaj do Zbawiciela, uchodź w Jego ratunek, Jego ręce są szeroko, można by tak obrazowo powiedzieć, otwarte, że chcę Ciebie przyjąć. Nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, powiedział Pan Jezus. Więc o ile sroższego karania będzie ten, kto Syna Bożego podeptał? Nie depcz Syna Bożego. To jest jasno pokazane, że jeśli odrzucisz ofiarę Syna Bożego, jeśli odrzucisz odwiecznego Syna Bożego jako Twojego Zbawiciela, to będzie Ci lepiej, niż gdybyś się nigdy nie urodził. Przepraszam, będzie Ci gorzej. Gorzej, niż gdybyś się nigdy nie urodził. Nie lepiej. Więc jest to groźne położenie. Jest to ogromne zagrożenie Twojej duszy. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. Straszna to rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. 29. O ile sroższego karania nie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał. Tutaj jest przytaczana czasami taka historia z Japonii. Japończycy byli wrogo nastawieni do Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i mieli symbol przedstawiający ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa, który należało podeptać, jeśli się twierdziło, że nie jest się chrześcijaninem. A kto nie chciał podeptać, ten był skazywany na śmierć. I śmierć ponosił, było wykonywane. Japończycy w ten sposób sprawdzali, kto jest chrześcijaninem, kto nie jest. I tutaj jest powiedziane, że kto Syna Bożego podeptał, oczywiście nie chodzi o wizerunek podeptany, tylko chodzi o zlekceważenie tego wielkiego zbawienia. Zlekceważenie doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty. Zlekceważenie i uważanie jej za nic niewartą, za pospolitą. Za pospolitą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa uważają te osoby, które myślą, że do zbawienia muszą coś dołożyć. Czyli na przykład swoje dobre uczynki. Do zbawienia próbują dołożyć tego doskonałego ci, którzy myślą, że muszą brać udział w jakichś sakramentach, żeby się podobać Bogu. Ale też ci, którzy pomniejszają boskość Pana Jezusa Chrystusa, odrzucają ją. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jeżeli ten fakt będziesz podważać, to wtedy jego ofiara nie jest przez ciebie odpowiednio traktowana. Depczesz wtedy Syna Bożego. Kluczowa rzecz, ta ofiara wystarcza dla zbawienia każdego. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez różnicy i bez wyjątku. I co tu widzimy?
Pan Jezus poświęcił każdego. Kto jest tutaj pokazany? I Pan Jezus poświęcił się za ciebie. Za ciebie umarł. I dalej. Ducha łaski zelżył. Przed sądem Bóg okazać chce ludziom łaskę. Bóg jest gotów, żeby sądzić ten świat. Wszyscy zasłużyliśmy na zagładę. Gdy Noe budował arkę, jeszcze zanim Noe stał się wierzącym, już był wyrok wydany na całą ludzkość. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Przez 120 lat budowano arkę. I tylko 8 weszło do arki. Noe i jego rodzina. Nie wiemy, czy tych 7 było wierzących poza Noem. Oni zostali uratowani ze względu na Noego. Ale gdyby nie skorzystali z tego zaproszenia Noego, to zginęliby w wodach. Mogli się przecież uprzeć. Nie będę z tobą, Noe, płynął. Posłuszni byli wezwaniu. Dzisiaj ty masz powinność wiary. Jezus Chrystus umarł za ciebie. I twoim obowiązkiem jest być mu posłusznym, bo Jezus Chrystus jest Panem. Jeżeli nie będziesz posłuszny Bogu, to jest tu wyraźnie powiedziane, że znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jest to wyraźnie pokazane. A ponieważ jest to list kierowany do Żydów, do Hebrajczyków, to jest dodane: Pan sądzić będzie swój lud, lud izraelski. Bo lud izraelski był głównym odbiorcą tego listu. Listu do Hebrajczyków. Oni znali Stary Testament i wiedzieli, kim jest Pan Jezus Chrystus, bo Stary Testament wyraźnie zapowiadał Pana Jezusa Chrystusa. Nie mieli więc żadnej wymówki. Dlatego jest tu wyraźnie powiedziane, że mają poznanie prawdy. Autor listu do Hebrajczyków wyraźnie zakłada: wy znacie prawdę. Ty mieszkasz prawdopodobnie w kraju, który mieni się chrześcijańskim. Być może nawet miałeś jakąś religię w szkole. Być może była to religia chrześcijańska albo religioznawstwo, gdzie jednym z punktów było chrześcijaństwo. Jeśli tak było, że gdzieś w twoim procesie edukacji słyszałeś, że Jezus przyszedł na świat, i że Biblia jest świętą księgą chrześcijaństwa. Nie masz wymówki. Masz poznanie prawdy. Sięgnij po nią. Bez wymówki jesteś zupełnie. Otrzymawszy poznanie prawdy, jeśli odrzucisz tą prawdę, nie ma dla ciebie żadnej wymowy. I dalej. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dokładnie. Jesteś grzesznikiem w rękach rozgniewanego Boga. Ten Bóg się na ciebie gniewa. Jeśli nie masz żadnej ochrony w Panu Jezusie Chrystusie, to jesteś jak robak na cienkiej nitce nad płomieniami ognia. Twoje zdrowie nawet stara się cię zgładzić. Twój organizm każdego dnia daje ci kolejne sygnały. Najpierw ciche, potem pojawiają się niedogodności w postaci chorób, aż do biologicznej śmierci. Jeśli nie wykorzystasz teraz tego przyjemnego czasu, kiedy możesz to jeszcze usłyszeć, jeszcze nie jesteś w ogniu płomienistym, na który w pełni zasłużyłeś, to jesteś głupi.
Tak mówi ten fragment. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Schronienie przed strasznymi ognistymi płomieniami jest Jezus Chrystus. Nie depcz go. Nie depcz go. Zbawienie jest za darmo, bo Pan Jezus Chrystus wszystko zapłaci. Tego uczy ten fragment. Zbawienie jest nieutracalne, bo tego uczy fragment ten. A skoro jest nieutracalne, to jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz miał pełną gwarancję, że nigdy nie pójdziesz do jeziora ognia, na które zasłużyłeś. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, będąc nieprzygotowany. Jesteś jak po prostu takie bezsilne stworzenie, które jest złapane i przeznaczone na zagładę. Wołaj do Pana Jezusa. On bez wymówki chętnie Cię uratuje. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, On bez wymowy Ciebie przyjmie. Powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc jeżeli teraz pozwolicie, przeczytam ten fragment, o który byłem pytany, na zakończenie w całości. I bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Ta pierwsza część była ewidentnie do tych, którzy byli wierzący i pojednani z Bogiem, i do tych, którzy byli niepojednani z Bogiem, ale byli w zakresie znajomych, mieli wierzących. Druga część jest już skierowana tylko do tych, którzy, mając poznanie prawdy, dalej się zastanawiają, buntują, nie chcą przyjąć Pana Jezusa. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pojrzeć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile z rozszego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył, albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu, Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Z narodu żydowskiego pochodził jeden nieszczęśliwy człowiek, którego znamy jako Judasz Iskariota. I on samowolnie grzeszył. Otrzymał poznanie prawdy, nawet był wysłany jako jeden z 12, parami po dwóch, aby głosił Słowo Boże. On naprawdę głosił Słowo Boże, Judasz. Albo jeśli był bierny z tych dwóch, to słyszał, jak ten drugi głosi Słowo Boże. On brał udział w uzdrawianiu. Jeśli nawet sam nie uzdrawiał, to Judasz widział wyraźnie, co się dzieje. Otrzymał poznanie prawdy. I niestety odrzucił tą prawdę. Więc na niego czekało już straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Nie bądź jak Judasz. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to teraz jest straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników przeciwko tobie. Kto odrzuca zakon Mojżesza? No Judasz odrzucił zakon Mojżesza. Ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. On zdradził krew niewinną. To było wbrew prawu Mojżesza.
I dalej, o ileż stroższego karania mniemacie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał. Będąc tak blisko, Judasz podeptał Syna Bożego. I krew przymierza, przez którą był poświęcony. Jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, za cały świat, co do jednego. I ta krew jest wylana za każdego. Więc ta krew poświęciła każdego. Ale niestety, ci, którzy nie skorzystają z tego, są o wiele gorszym tutaj przykładem, bo oni zlekceważyli tak wielkie zbawienie. I Judasz miał za pospolitą tą krew. Miał za pospolitą tą całą rzecz. I ducha łaski zelżył. A przecież słyszał najlepsze nauczanie z ust najlepszego nauczyciela. On nie słyszał sobie jakiegoś Grześka na YouTubie. On słyszał osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Wy macie mniejszą odpowiedzialność niż on. Bo ja jestem tylko jakimś sobie Polakiem, który wtórnie czyta Słowo Boże przekazane przez Boga, przetłumaczone z greki koine na język polski. A on słyszał to wszystko w oryginale, w języku aramejskim, prosto z ust swojego mistrza, Pana Jezusa Chrystusa. I on tutaj wpasowuje się idealnie. On z tego ducha łaski zelżył, obraził. Obraził ducha. Jest to typowe obrażenie Ducha Świętego. Zelżył Ducha Świętego. Albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Tak, Bóg odpłaci. Nie bądź jak Judasz. Bóg odpłaci. I znowu, Pan sądzić będzie swój lud. Lud swój, czyli ten, który jest pod wpływem działania Słowa Bożego, w pierwszym rzędzie Izrael. Ale jeśli ty jesteś z kraju rodziny chrześcijańskiej, pod wpływem tego, co słyszysz, też jesteś w zakresie tego obowiązku. Nie możesz się wyślizgać. Masz dużo większą odpowiedzialność niż ludzie mieszkający na przykład na Papui Nowej Gwinei wśród ludożerców, jeśli jeszcze tacy tam są. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Pod filmikiem możesz napisać lub na adres, który podałem na początku, lub na telefon, który podałem na początku. Z Bogiem. Mówiliśmy się przed chwilą w modlitwie i pieśni tym, że Pan Jezus jest naszym pasterzem. I jedną z funkcji pasterza jest to, że on troszczy się o swoje owce, karmiąc je. Słowo Boże mówi, że takim stosownym, właściwym pokarmem jest to, co umacnia nasze serce. A nasze serce mamy umacniać łaską. Łaską, a nie fizycznymi pokarmami, nie jakimiś innymi różnego rodzaju substytutami, które nie są w stanie naszego życia duchowego ugruntować. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków 10 rozdział.
Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano, by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. O Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeżeli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia.
na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I mamy tutaj fragment z listu, który jest zatytułowany List do Żydów albo List do Hebrajczyków. I autor tego listu, choć nie jest ujawniony, to najprawdopodobniej apostoł Paweł, kierował go do swoich krewnych według ciała, za których był gotów nawet sam być odłączony od Chrystusa, byleby ich przywieść do zbawienia. I z tej miłości, z tego zaangażowania również powstał ten list, którego jak dominująca grupa biblijnych specjalistów, którzy są konserwatywnymi biblistami, czyli nie wierzą w jakieś abstrakcyjne głupoty, tylko starają się wierności Słowu Bożemu wykładać temat, to większość z nich jest zdania, że to był Paweł, tym, który ten list napisał. I jeżeli teraz z tego miłującego serca współkrajana padają takie słowa, które tutaj widzimy, to możemy z tej miłości, jako ci, którzy są pierwszymi adresatami, pierwszymi odbiorcami poselstwa Pawłowego, bo Paweł był apostołem przede wszystkim pogan, to możemy się też wiele nauczyć. Choć są tutaj również elementy, które powinniśmy czytać, pamiętając, że głównym odbiorcą jest jednak odbiorca wyrosły na gruncie hebrajskiej kultury, na gruncie żydowskiego sposobu postrzegania świata, który dobrze był zapoznany ze Starym Testamentem, znał wiele różnego rodzaju tak zwanych skrótów myślowych wynikających z tego, że każdy wierny Izraelita, idąc rano do pracy z synem, opowiadał synowi rzeczy z zakonu. W trakcie pracy, gdy były warunki, opowiadał synowi to, czego uczy zakon. Gdy wracał z pracy, opowiadał synowi dzień po dniu
6 dni w tygodniu, a w dzień wolny, w sabat, również było to upamiętniane przez cały czas wierne przypominanie, co Słowo Boże Starego Testamentu mówi. I wielu tych ludzi właśnie wyrosło w takim nasiąknięciu Słowem Bożym. I czytali ten list, znając wiele rzeczy, które po prostu nam, jako poganom, gdy czytamy bardzo szybko i niestety bardzo powierzchownie, mogą nam uciec. Tutaj mamy pierwszą informację. Zakon albo prawo, bo zakon to jest prawo, zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr. Jest to bardzo specyficzny cień, bo cień pada w ten sposób, że pada do tyłu. Ten cień padał do przodu. Można by powiedzieć, że bardziej prawidłowo byłoby zapowiedź albo przedcień. Taki specyficzny cień, który pojawia się zanim pojawi się obiekt, który ten cień wywołuje. I to pokazuje nam od razu właściwą perspektywę. Całe prawo zawiera tylko i wyłącznie cień, zapowiedź przyszłych dóbr. Tym przyszłym dobrem jest Pan Jezus, o którym śpiewamy w jednej z pieśni: Tyś się naszym dobrem stał. I właśnie wszystkie ofiary wskazują na Pana Jezusa, na Jego doskonałą ofiarę. Każda z tych ofiar, która była składana w zakonie, tylko wtedy ma jakąkolwiek wartość, jeśli jest połączona z główną, właściwą ofiarą krzyżową, jako zapowiedź tej doskonałej ofiary Pana Jezusa. Podobnie w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim królestwie, po ostatnim tygodniu Daniela, po zabraniu Kościoła z ziemi, będzie 7-letni okres poprzedzający powtórne przyjście Pana Jezusa, gdy przyjdzie na ziemię, aby rozsądzić między kozłami i owcami, i tych, którzy będą w wyniku tego sądu wpuszczeni do królestwa, to oni zamieszkają na ziemi odnowionej w czasie Nowego Przymierza. To w tym czasie również będą składane ofiary. Czytamy o tym w końcowych rozdziałach Księgi Ezechiela. I będzie ta służba z kolei cieniem rzeczy przeszłej, czyli cieniem doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Będą one składane i tak jak te ze Starego Testamentu nie miały same w sobie mocy zbawczej, tak samo te później też będą przypominaniem tej głównej ofiary. I teraz powstaje pytanie w drugim wersecie. Czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? To pytanie zdradza pewną tajemnicę, że jest pewna grupa osób, która w wyniku jednej doskonałej ofiary nie ma już żadnej świadomości grzechów, gdy została oczyszczona. Ta grupa jest grupą, którą dziś nazywamy zgromadzenie, Kościół. Czyli każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa na podstawie tej jednej doskonałej ofiary na krzyżu, już nie ma żadnej świadomości grzechów jako bariery między sobą a Bogiem, między Bogiem a sobą, bo już raz na zawsze został
przez Boga w doskonały sposób na podstawie tej ofiary oczyszczony. Nazywamy to podwójnym przypisaniem. To znaczy, Chrystusowi została przypisana nasza grzeszność, gdy wisiał na krzyżu Golgoty, a nam została przypisana Jego świętość. I gdy Bóg na nas patrzy, to patrzy na nas przez Chrystusa. Jesteśmy wielokrotnie nazywani jako ci, którzy są w Chrystusie. W Chrystusie. Ukryci w Chrystusie. Nasz żywot jest ukryty w Chrystusie. I tutaj kontynuujemy w trzecim wersecie stwierdzenie: one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Dokładnie tak jest, że te ofiary starotestamentowe zakonu były składane, gdyż impulsem do nich był właśnie grzech popełniany przez tych, którzy je składali. Gdyby nie mieli tego poczucia grzechów, mogliby dawno machnąć ręką. I dalej jest powiedziane, że nie jest możliwe, żeby te ofiary zakonu miały jakąkolwiek moc. Nie jest możliwe, żeby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To jest całkowicie niemożliwe. I następnie mamy wypowiedź Pana Jezusa, że On w ten sposób modli się. Piąty werset. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Czyli widzimy tutaj, że wolą Chrystusa było, aby umrzeć za nasze grzechy i doskonały sposób wypełnić wymagania Bożej sprawiedliwości. Tak, żeby wszystkie grzechy nasze były zgładzone przez tą doskonałą ofiarę na krzyżu. I dziesiąty werset. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jakież to są wspaniałe słowa. Raz na zawsze. Na zawsze. Jeden raz. To jest cudowna rzecz, że jedna doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa całkowicie wystarcza. Jeden raz na zawsze. W pełni zapłacono. Całkowicie zaspokojona Boża sprawiedliwość. I kolejna taka myśl, 14 werset. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Doskonałymi. To nie jest po to, żebyśmy się wzbijali w pychę. Pycha jest grzechem. I nie o to chodzi. Jest to zapewnienie Boże, że to w zupełności wystarcza, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. I ta doskonałość tejże ofiary przenosi się w ten sposób na to nasze doskonałe odkupienie. Jesteśmy uświęceni, dlatego że Jezus Chrystus nas zastąpił. On się stał naszym zastępcą. On całkowicie wziął na siebie Boży sąd. 15 werset mówi, że poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, i to jest bardzo ciekawa rzecz. Kto powiedział? Powiedział to Duch Święty.
I ten fragment jest wspaniałym potwierdzeniem przy okazji tego, że Duch Święty jest Bogiem Jahwech. Bo te słowa przecież w Starym Testamencie powiedział Jahwech, bez doprecyzowania, o którą z osób bożych chodzi. Tutaj w 15 wersecie jest powiedziane, że powiedział to Duch Święty i że to, co jest powiedziane, że powiedział Jahwech, Pan, to są słowa Ducha Świętego. Jeśli miałeś kiedykolwiek wątpliwości, że Duch Święty jest Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, to ten werset całkowicie wystarczy na taki dowód. Duch Święty powiedział: takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Jahwech, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. A dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I te słowa odnoszą się do nowego przymierza, które Bóg zawrze z Izraelem i Judą. I to nowe przymierze będzie charakteryzowało się tym, jak tutaj widzimy, że te prawa Boże będą włożone w serca Izraelitów i będą one przez nich znane tak, że jest nawet powiedziane, że nikt nie będzie uczył drugiego: poznaj Pana, gdyż wszyscy znać mnie będą, od najmniejszego do największego z nich. Nie będzie już potrzeby, żeby idąc do pracy ojciec opowiadał synowi o tym, co mówi prawo. Bo ten syn i ten ojciec będą mieli w sercach i w umysłach to, co jest wymaganiem Pana. To, co jest tu określone jako prawa Pana. I to będzie czas, kiedy my już dawno będziemy jako Kościół w niebie. My będziemy widzieli te wspaniałości. Jest powiedziane też, że będziemy wtedy rządzić laską żelazną, narodami. Za wiele o tej naszej roli w tym nowym przymierzu nie jest powiedziane. Jest wspomniane w liście do Koryntian, że jesteśmy sługami, kelnerami nowego przymierza. Między innymi właśnie ta usługa listu do Hebrajczyków jest tego dowodem, że apostoł Paweł jako apostoł pogan również usługiwał w kwestii nowego przymierza, czyli tego, które będzie dotyczyło Izraela i Judy i narodów razem z nimi zamieszkującymi ziemię. I dalej, gdzie jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jest to kluczowa rzecz, żeby zrozumieć dalszą część tego rozdziału. Bo już ofiara została złożona, nie można jej powtórzyć. I jeżeli teraz ktoś w swojej pysze odrzuci ofiarę Pana Jezusa, to nie ma żadnej ofiary dla niego. Po prostu odrzuca jedyny środek, który może go uratować. Jeśli odrzuci Chrystusa, to nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości, żeby skorzystać ze zbawienia Bożego. Nie ma nic innego. Jeśli odrzucą ten kamień, to nie uda się budowla. I mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. To jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł zwraca się tutaj do swoich odbiorców, bracia. Bracia to jest ciekawy termin. Dlatego, że najczęściej myślimy, gdy mówimy bracia, o najwęższej możliwej grupie, czyli o tych, którzy razem z nami są zbawionymi z łaski ludźmi, którzy mają z nami pewność, że na wieki będą z nami w niebie wokół Pana Jezusa. To jest termin użyty właściwie. Ale jest też możliwość powiedzenia bracia do ludzi, którzy są wyznawcami podobnej zarysu nauki, zarysu nadziei, tak jak tutaj
oni mieli wspólny korzeń związany z starotestamentowym podłożem. I nie muszą to wcale być ludzie wierzący, bo widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, że rozwścieczony tłum, który chciał zamordować Pawła, nie byli to na pewno ludzie odrodzeni, tylko byli to synowie diabelscy, a mimo to Paweł na tej podstawie zwrócił się do nich: bracia. Też przed radą, gdy stanął, gdzie wbrew prawu sądzono go, gdzie musiał powiedzieć: uderzy cię Bóg, ściano pobielana, to mimo to chwilę później mówi do tego grona osób całkowicie zdeprawowanych: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Czyli termin bracia nie zawsze rozstrzyga, że mamy do czynienia z odbiorcami wierzącymi, co jest ważne, żeby zrozumieć tę część rozdziału. Tutaj apostoł zachęca: wejdźmy. Czyli żeby dopiero ci ludzie weszli na drogę wiary, żeby oni skorzystali z tego zbawienia, żeby w pełni skorzystali z tego, co widzimy w 22 wersecie. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz z 20 wersetu, którą warto, żebyśmy zauważyli. Apostoł zwraca uwagę na to, że ta nowa, żywa droga została otwarta poprzez zasłonę, to jest przez ciało Pana Jezusa. To jest bardzo ciekawe, bo zasłona przybytku rozdarła się od góry aż do dołu w momencie, gdy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. I tutaj Hebrajczyków list mówi, że zasłona, która jest w przybytku, i ciało Chrystusa to jest to samo. I że śmierć Chrystusa w ten symboliczny sposób jest tutaj przedstawiona jako coś, co odsłania drogę nową, żywą. Jest to mocna starotestamentowa symbolika, która jest nam podana tak lekko i łagodnie, jak się da, ale dalej jest trudność, żeby bez skupienia zrozumieć ją. I dalej mamy, że jest tutaj wezwanie, aby otrzymawszy poznanie prawdy, nie grzeszyć rozmyślnie. To jest 26 werset. Stary Testament rozróżniał między grzechem rozmyślnym a grzechem nierozmyślnym. Oczywiście ten rozmyślny miał wyższą kategorię odpowiedzialności. I nie przypadkiem tu pada słowo rozmyślnie. Dlatego, że wszystko, co o Panu Jezusie wiedzieć można, starozakonni już doskonale wiedzieli. Hebrajczycy mieli w pismach i w prorokach i w Pięcioksięgu wielokrotnie dokładnie przedstawionego Pana Jezusa. I doskonale widzimy to, gdy czytamy początek Ewangelii Łukasza. Tylu Izraelitów oczekiwało przyjścia Pana Jezusa. A mimo to niektórzy decydują się odrzucić tą doskonałą ofiarę Chrystusa, co Paweł nazywa tutaj rozmyślnym grzeszeniem. Jeśli rozmyślnie ktoś grzeszy, odrzucając ofiarę Chrystusa, to nie ma dla takiej osoby już ofiary za grzech. I to dotyczy także tych, którzy nas otaczają. Jeśli ktoś
nie uważa doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa za wystarczającą, to innej ofiary nie ma. Nie ma dla takiej osoby żadnej innej możliwości pojednania się z Bogiem. I dlatego dalej w 27 wersecie jest powiedziane, że jeśli ktoś odrzuca doskonałą ofiarę Pana Jezusa, to pozostaje mu tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który na wieki wieków będzie trawił przeciwników. Taki człowiek trafi do jeziora ognia i siarki, zgotowanego diabłu i jego aniołom, i będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Nie ma żadnej innej możliwości. Albo w Chrystusie, albo w piekle. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I tutaj jest to prosta informacja. Dla Izraelity bardzo czytelna. Jeśli te wszystkie cienie wskazujące na Chrystusa, których nauczono go od maleńkości, mówią o tym, że Jezus jest doskonałą ofiarą na krzyżu, a on to odrzuci, to nie ma innej opcji. Znamy przecież tego, zwraca się do współizraelitów, którzy doskonale znają przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Ten lud swój to jest oczywiście w pierwszym rzędzie odniesienie do Izraelitów. Ale Piotr odnosi to tego typu sformułowanie do nas, chrześcijan. My jesteśmy blisko Pana i sąd Boży zaczyna się od domu Bożego, którym jest Kościół. Więc to nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie Izraela, tylko pewne Boże zasady są uniwersalne i choć dotyczy to w pierwszym rzędzie Izraela, dla nas również ma bardzo praktyczne i mocne zastosowanie. Zresztą też było powiedziane, co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z pism pociechę i nadzieję mieli. I 31 werset. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Być w rękach Bożych jest wspaniałą rzeczą dla kogoś, kto jest przez Niego odkupiony i zbawiony. I ta sama informacja, że nikt nie wyrwie nas z ręki Ojca, jest dla nas pocieszeniem z Jana 10 rozdział. Natomiast wpaść w ręce Boga żywego jako człowiek potępiony, to jest to straszna rzecz. Straszna. W zasadzie ludzkich słów brak. Jest to tak straszne, że gdyby było dokładnie opisane, jak straszne, to nikt by nie był w stanie tego ani spisać, a jeśli by nawet ktoś dał radę spisać, to nikt by nie był w stanie tego przeczytać. I teraz Paweł wspomina wydarzenia związane z prześladowaniami, przez które Żydzi i tak przeszli. Wspomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką
zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Spośród tych Izraelitów część na całe szczęście stała się wierząca. I to jest wezwanie i wskazanie na to, że Bóg jest wart tego, żeby dla Niego cierpieć. Że Bóg jest wart dlatego, żeby nawet dla Niego znieść z radością grabież swojego mienia. I zachęca tutaj apostoł tych, którzy mają tą ufność, bo jest powiedziane w 35, nie porzucajcie więc ufności waszej. Ufność może porzucić tylko ktoś, kto ją ma, a oni ją mają. I ma ta ufność wielką zapłatę. I jest to pewne, że niedługo przyjdzie Pan, bo jest to powiedziane w 37. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Jest też odniesienie tych słów do czasu, gdy zacznie się prześladowanie Izraela opisane w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Te słowa są kierowane również do tej grupy, którzy wtedy, Izraelici, będą prześladowani po tym, gdy odkryją, że Antychryst, człowiek grzechu, to nie jest Mesjasz, bo zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Wtedy zaczną uciekać w góry, na puste miejsca i będą ścigani przez nowy światowy rząd pod kierownictwem człowieka grzechu. I te słowa będą miały dla nich wspaniałe, pokrzepiające znaczenie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To są słowa szczególnie dla tych prześladowanych Żydów, ale również one mają dla nas taką wspaniałą, pocieszającą wymowę, z której możemy radować się, zwłaszcza, że większość Kościoła jest prześladowana w sposób zażarty i większość te słowa także może odnieść do siebie, bo jak widzieliśmy z wspomnianego wcześniej zachowania apostoła Piotra, który z kolei był znany jako apostoł do Żydów, ale napisał swój list do pogan, odnosi część sporą tych pocieszających fragmentów właśnie do nas, do pogan, którzy nie mają z żydostwem nic wspólnego. Dlatego możemy pamiętać o tym, że skoro nasz Bóg wydał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, to jakże z Nim nie miałby darować nam wszystkiego? Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni i mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I dzięki temu mamy taki stan duszy, że nie mamy już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Gdyż między nami a Bogiem nie stoi żaden grzech. Za każdy grzech umarł Pan Jezus.